Wyprowadzać psy na smyczy czy bez? To pytanie zadaje sobie wielu właścicieli czworonogów. Przepisy prawa pozostają w tej sprawie nieprecyzyjne, a zdania mieszkańców są podzielone. Niektóre psy są niebezpieczne i czasami mogą zaczepić jakiegoś dzieciaka albo coś i każdy się może wystraszyć takiego zwierzaka. Jeśli miejsce jest takie, no przez przestrzeń duża, no to niech sobie biega. Od 10 kwietnia za przechadzkę z psem w miejscu publicznym, jeśli nie spełnimy wymagań, które nakładają nowe przepisy, zapłacimy mandat. Dobrze. Dlaczego? Bo nie powinny psy biegać same. Niedobrze. Dlaczego mają wzrastać? Ludzie wyprowadzają za darmo. Dla mnie to trochę głupie, nie? Karze podlegać będą opiekunowie psów, którzy nie zachowują zwykłych lub nakazanych środków ostrożności. Grozi za to mandat do 250 zł. Dotkliwsze sankcje czekają w przypadku, kiedy pies stwarza zagrożenie. Ustawodawca nie precyzuje jednak, co oznaczają zwykłe lub nakazane środki ostrożności. Warto pamiętać o tym, że nawet najbardziej spokojne zwierzę może zareagować inaczej niż zwykle, co może skutkować powstaniem niebezpiecznej sytuacji nie tylko dla właściciela, ale także innych osób przebywających w pobliżu. Szczególnie jeżeli ma to miejsce przy placach zabaw, parkach czy alejach spacerowych. Maksymalny mandat dostaną także osoby, które przewożą psy bez smyczy i kagańca w środkach publicznej komunikacji. W przepisach pewien mankament widzą przedstawiciele Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami. Pies ma potrzebę ruchu, no i ten pies gdzieś musi się wybiegać, musi być spuszczony ze smyczy. A jeżeli teraz podnosimy kary za spotkanie psa rzeczywiście bez uwięzi, no to na pewno to niektórych właścicieli trochę może zdenerwować. W niektórych miastach psy mogą wyszaleć się na specjalnie przygotowanych wybiegach. Takiego mimo wielu apeli i petycji w Pile wciąż brakuje. Czy zmiana przepisów doprowadzi też do zmiany tego stanu rzeczy?